Cześć. Dzisiaj nie będzie odcinka zbudowywana. Musimy troszkę odpocząć i naszym zbudowanym, niezbudowanym panem zabieramy Was do Parku Narodowego Darmo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. No. Znaleźliśmy taką miejscóweczkę wczoraj. Jest bardzo pięknie. Szykujemy śniadanko. Jesteśmy teraz... Gdzie? Tu. Becky Falls. Becky Falls. Jesteśmy oznaczeni. Ja też mam. Będziemy zwiedzać, co tam mamy. Tak, tu przejdziemy. A tu jeszcze jest i co? Piknik. Wow. Piknik, ale dla dzieciaków fajne jest. No, super. Dla dzieciaków super, nie? Aha. Dobra, to ruszamy. Miejsca do parkowania jest bardzo dużo, nawet jest duże miejsce na vana. Jak ktoś przyjeżdża vanem, to też będzie miał gdzie stanąć. Ciekawa opcja dla małych stworzonek, hotelik. Bed and breakfast. Łóżko i śniadanko. Łóżko i śniadanko. Są no i wolne miejsca. Usiądź na chwilę. Zobaczymy, czy nam do salonu będzie pasało. No pięknie. Wystrugam. Bardzo wygodne. Tak? No, ty lubisz strugać w drewno, to musisz takie wystrugać. No, muszę tylko taki... Dłubana naszego. Gdzie idziemy? Fajnie, no. Idziemy sobie szpaczkiem. Tu już tu wpadł, żeby będziemy mogli wyjść. A? Skacz! Teraz tu? Nie, na ziemię. No i tutaj mi teraz daj rękę. Daj mi rękę. Jak? Super.
Uważaj, bo są bardzo ślizgie. Ale czadowo tutaj jest. No jak? W prawo, w lewo? Chyba tu, bo tutaj jest skrót. To co, idziemy skrótem, czy idziemy czerwonym? Idziemy czerwonym. No to idziemy czerwonym. Okej. My sobie nie skracamy. Idziemy na łatwiznę, bo nie ma co ściemniać. Ale ładnie. No, fajnie. Bardzo fajne miejsce, bo takie relaksujące. Ten szum wody bardzo fajnie w tym lasku się tutaj roznosił wśród tych skałek. No, także teraz będziemy sobie szli naturalnym szlakiem i podziwiali roślinność. Jak gąbeczka. Jak się obwina? Pokaż. Ale fajnie, to cały głaz jest taki porozumiany. Pewnie jestem panu rodaj. Tu mamy takie ciekawe miejsce. Jak legenda głosi, to był kiedyś stary, stara droga między Mor to Bover Tressay. I legenda mówi, że podróżujący byli zjadani przez węża. Dlatego trzeba zapłacić chochlikom za bezpieczne przejście. Tak, trzeba zostawić monetę, wtedy jest gwarantowane bezpieczne przejście. Dokładnie. A jak się zabierze stąd monetę, to wtedy... To się niebezpieczeństwo. To już wtedy dopiero się dzieje. Wtedy już za trzy węże cię zaatakują. Dawaj to z powrotem. Bezpieczne przejście. No, masz monetkę? Mam monetkę. Płacimy za bezpieczne przejście, tak. Żeby chochliki nam się nie dobrały do tyłków. Podczas... Nie, to nie chochliki, to męże. Wąż, żeby chochliki nas chroniły. Dokładnie. Także muszę gdzieś tu dobrze schować, żeby nie wypadał, bo jak wypadnie, to wraz będziemy zjedzeni. Ale tu porzywiały są. A to jest 2 złote? Dwa złote, ale czad. Ktoś zostawił 2 złote. Dobra, to my wbijemy tutaj. No, jak to są bardzo zarce. Tutaj. Kogo ty tu spotkałaś? Hello, buddy. Hi.
które tu widzicie, to rasa Dartmoor Pony. Żyją one tu od wieków. Naukowcy twierdzą, że zostały one udomowione około 1500 roku przed naszą erą. W dawnych latach pomagały one górnikom w kopalniach cyny, jak również pracowały w okolicznych kamieniołomach. Ze względu na ekstremalne warunki pogodowe panujące na wrzosowiskach, na licznych mokradłach, rasa ta jest niesamowicie odporna na choroby i jest bardzo wytrzymała. Na chwilę obecną zarejestrowanych jest około 300 kucyków. Stanowią stały element krajobrazu Dartmoor. Cześć wam wszystkim! Słuchajcie, szybka zmiana teraz nastroju z chodzenia po Becky Falls. Jesteśmy teraz w troszeczkę innym miejscu, innej scenerii. Tam z tyłu będzie tama, jest jeziorko. Jesteśmy na wycieczce rowerowej. Idziemy sobie tutaj takie fajne, urokliwe miejsce. Znaleźliśmy z jakimś wodospadzikiem. Wow! No i znaleźliśmy miejscowe na dzisiejszy wieczór. Fajna miejscóweczka. Super. Szkoda, że nie ma trawki, ale tutaj mamy. Tam będziemy siedzieli na słonku i będziemy się opalali. Tu jest spoko. Teraz będziemy pili kawusia i jedli coś. Heja. Muszę zrobić lepsze światło. No tak. Tu śpi Mania, tu ja. O kurde. A jak? Parawanik z kurtki z ręcznika. Jest fajnie, mówię wam. Majo!